Siemka, ja jestem Adacho, jeśli trafiliście do tego filmu, nie oglądając poprzedniej części, jest to film, w którym przeglądam prośby, podania do mojej grupy facebookowej, do naszej grupy facebookowej Za Kola Adacha. Jest to grupa zrzeszająca fanów mojej, w cudzysłowie, twórczości, jak i samych fanów Dragon Balla, także zapraszam wszystkie osoby, które są zainteresowane. Dodatkowo powiem, że tematyka grupy jest dowolna, więc nie ma koniecznie przymusu wrzucania postów odnośnie Dragon Balla albo czegokolwiek związanego z tym uniwersum. Mam dzisiaj dla was dodatkowe zadanie, dodatkową atrakcję podczas tego filmu, a mianowicie to, że podczas tego filmu, proszę bardzo, będziecie sobie liczyć gołębie. Ile gołębi przeszło przez cały film? Ja nie wiem. Wy mi powiedzcie. Jak możecie wywnioskować po moim ubiorze i w ogóle wszystkim, co teraz tutaj widzicie, oprócz tych gołębi, bo to jest jedyna różnica w porównaniu do poprzedniego filmu, nagrywam ten odcinek tuż po skończeniu nagrywania ostatniego, ze względu na to, że bardzo spodobał mi się ten format i naprawdę jestem podekscytowany myślą o tym, że mogę przeczytać kolejne wasze kwiatki, które tutaj zawarliście w tych podaniach, pytaniach rekrutacyjnych do Za Kol. Tak jak powiedziałem, zasady znacie, osoby, które oglądały pierwszą część, wiedzą, o co chodzi, osoby, które jej nie oglądały, oczywiście zachęcam do tego, żebyście najpierw obejrzeli sobie pierwszą część, tam wszystko tłumaczę, ale myślę, że i tak zrozumiecie, o co chodzi, więc zaczynamy. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Bo lubię Maxa Kokłonko, no i Adasia oczywiście też, no, jakbym słyszał Marcie, której Max Kokłonko bardziej się podoba niż ja sam, także nie wybieram sobie wyglądu. Max akurat z naszej całej grupy ma największe powodzenie u kobiet i w ogóle jest najbardziej popularny. Subskrybujesz kanał? Od 3 lat? No to mamy tutaj już takiego pół weterana. Nagrywam prawie 10, ale naprawdę, jeśli chodzi o przypływ subów, który jest ostatnimi laty u mnie na kanale, no to faktycznie 3 lata to jest dosyć duży staż. Dziękuję za staż i za zaufanie. Pozdrawiam. Czy jak napiszę Goku, to nie zostanę przyjęty? Zaryzykuję. Goku. Nie wiem, czy zostałeś przyjęty. Stawiam, że tak, ponieważ odpowiedziałeś bardzo kulturalnie, bardzo ładnie, składnie na te pytania. I tak jak powiedziałem, nie ma poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Możecie sobie pisać, co chcecie. Byle nie pan z GT. Może nie będę prowokował, bo jeszcze ludzie będą pisać pan z GT. Nie piszcie. Róbcie, co chcecie. Tylko zgodnie z zasadami języka polskiego, dobrze? Goku czy Vegeta? Oni bez siebie nie istnieją. To tak jak my. W sensie, wy i ja. Ja bez was nie istnieję. Wy beze mnie tak. W sumie to jest taka dosyć dziwna zależność, bo ja, Adacho, bez was nie istnieję, ale wy beze mnie będziecie istnieć. To ja jestem takim troszeczkę pasożytem? Dalej. Goku czy Vegeta? Broly. Mam nadzieję, że ten z Dragon Balla Super. Chociaż w sumie musi to być Broly z Dragon Balla Super, bo gdyby to był fan Broly'ego z Dragon Balla Z, to pewnie by napisał Kakarotto. Także tak. Bardzo dobra odpowiedź. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Porost włosów. Chcesz mi opisać to zjawisko, czy co to ma znaczyć? Porost włosów? No dobrze, popatrzmy dalej. Widzę, że subskrybujesz kanał, bardzo miło. Goku czy Vegeta? Yamaha Baseball. Yamaha Baseball. To tutaj też widzę, że jest człowiek pełen kultury. Albo człowiek, który jest masochistą. Jedno z dwóch. Goku czy Vegeta? Vegeta. I to ten z początku Zetki, w pancerzu z naramiennikami i spódniczką. To nie spódniczka! To kilt! Ważne, że Vegeta. To się liczy. Wiesz, to się liczy? Szacunek ludzi. Peja ostatnio wypuścił fajną nutę z PZ-em. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Oglądam cię na YouTube. Ciekawe i logiczne sprostowanie niejasnych faktów anime. To brzmi jak tytuł jakiegoś filmu. Ty, ciekawe i logiczne sprostowanie niejasnych faktów anime. To brzmi jak jakiś tytuł filmu po prostu. Jednocześnie z taką elegancką autoreklamą. Ciekawe i logiczne, jakbyście się zastanawiali. Dziękuję za zaufanie, dziękuję za oglądanie moich filmów. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Oglądam cię w pracy na YouTube. W pracy na YouTube. Na YouTube w pracy, to samo. Rozweselasz mnie, więc why not? Nie wiem, czy swoimi żartami, czy swoją głupią mordą, ale najważniejsze, że poprawiam humor. Subskrybujesz kanał Adacha? Tak, chyba. Czyli nie. Goku czy Vegeta? Jebać Marę! Co? Jebać Marę Hewczaka! Jesteś człowiekiem, którego nie chciałbym mieć za wroga. Także pozdrawiam serdecznie. Dlaczego? O, widzę, że to jakieś kazanie będzie. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Chcę dołączyć, ponieważ bardzo lubię Dragon Balla, a oglądanie filmów Adacha o tematyce DB jest bardzo epickie! 2012. I ciekawe, więc zdecydowałem się o dołączenie do tej grupy dla śledzenia najnowszych źródeł informacji. Bardzo dobry wybór. Bardzo dobrze trafiłeś. Subskrybujesz kanał Adacha na YouTube? Pewnie, że subskrybuję, bo jak Adach opowiada, że jeden sub to jeden nowy włos na głowie. Dawno tak nie mówiłem. Dawno tak nie mówiłem w sumie, ale to prawda. Jedna nowa subskrypcja to jeden włos na głowie. Nawet wisi kartka tutaj za moimi plecami, że jeden sub równa się jeden włos. Dawno nie wypowiadałem tej kwestii, prawda? Ale nadal to jest prawda, bo gdyby to nie była prawda jakaś uniwersalna, ponad... U! Był subik, wleciał, a nie widziałem kto, przepraszam. Kto
ktoś usłyszał po prostu, że ja potrzebuję włosów. To było niesamowite. Akurat mówię o subach i ktoś zostawił suba. Przepraszam, nie widziałem niku, bo miałem na słuchawkach włączone. Teraz już będę patrzył. Jedna subskrypcja to jeden włos na górze mojej głowy. Gdyby to nie była prawda uniwersalna, ponadczasowa, to bym wam jej nie sprzedawał. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Chłonąć. Pięknie się zaczyna. Poetycko powiedziałbym nawet. Chłonąć świata DB wspólnie z wami za kolakami i mieć tego małego demona samobuja z białą mordą, co siedzi w Adamie. Przecież on mówi o ciałcu. Małego samobuja. Chłopca go sprostował. Dlaczego chcesz dołączyć? Bo oglądam codziennie Adacha, jestem od niego uzależniony i kocham DB Legends. Pamiętaj, żeby najpierw odrabiać lekcje, bo stawiam, że jeszcze chodzisz do szkoły. Gdybyś nie chodził, to nie miałbyś czasu na oglądanie moich filmów. Czytaj na takie pierdoły, ale bardzo dziękuję, bardzo doceniam to, że oglądasz moje filmy, tylko pamiętaj, szkoła na pierwszym miejscu, rodzina, ważne są sprawy, YouTube może poczekać, dobrze? Subskrybujesz? Jasne! Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Też łysieje. I nic więcej. Chodź bracie, pocierpimy razem. Goku czy Vegeta? To tak jak miałbym wybrać, czy bardziej kocham mamę czy tatę. Dobrze, ale nadal nie odpowiedziałeś na pytanie. Możesz wybrać tylko jedno. Zastanów się i odpowiedz mi następnym razem na mailu adacho.kontakt@gmail.com. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Jestem fanem DB od malutkiego, gdy jeszcze oglądało się na RTL-u. Subskrybujesz kanał Adacha? Jasne, oby wyłysiał. Nie mówmy mu, może jeden sub to jeden włos, bo skoro on chce, żebym wyłysiał, to tak. Goku czy Vegeta? Tylko Goku. Adacho, pogódź się z tym, że Vegeta nie dorówna Goku nigdy. Ale ja nie... Pogódź się z tym. No chłop mnie już tutaj w dwóch rzeczach pocisnął, żebym wyłysiał i jeszcze myśli, że mam jakiś kompleks. Przecież ja nie chcę, żeby Vegeta był silniejszy od Goku. Nie chodzi mi o to. Vegeta nie musi dorównywać Goku siłą. To nie chodzi o to, że wybieram najsilniejszą postać. Gdybym sugerował się siłą w wybieraniu ulubionej postaci, to bym wybrał Zeno. Prawda? To takie troszeczkę bez sensu. Uważam, że jest po prostu ciekawszą, lepiej złożoną i głębszą postacią. Z lepszą przeszłością i lepszym charakterem. O, dlatego go wybrałem. Nie z tej dwójki, spośród wszystkich postaci. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy, ponieważ jestem dużym i nowym fanem DB. Ja się nie chwalę rozmiarem. Ja słyszałem, że ludzie, którzy się chwalą rozmiarem, to wcale nie mają. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Jestem fanem Dragon Balla oraz Adacha, najlepszego youtubera w dziedzinie Dragon Balla. Subskrybujesz kanał Adacha na YouTube? Tak! Subskrybuję profesora Dragon Balla. Przestańcie, bo to troszeczkę tak, wiecie, to bardzo miłe, ale nie pozwolę, żeby takie wiadomości jakoś uderzyły bardzo w moje ego, w sensie podbudowały je. W sensie jakoś je przepompowały. O, tak się wyrażę. Goku czy Vegeta? Vegeta, proste. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Oglądałem Dragon Balla. Oglądam ciebie. I oglądać będę... Nie? Tak by brakowało, żeby tak jeszcze było. I oglądać będę. Interesuje mnie świat smoczych kul. Smoczej piłki, tak dokładnie. Ball to piłka. Słaby żart, przepraszam. Subskrybujesz kanał Adacha? Subskrybuję od czasów 8000 subskrypcji. O, proszę bardzo. Subskrypcji tam P powinno być, ale to bardzo dziękuję i tak, mimo tego błędziku drobnego. Czyli subskrybowałeś mój kanał przed rozpoczęciem daily. Bardzo doceniam. Subskrybujesz kanał? No panie, i to ile? No, to my pytamy. Nie no, my pytamy czy, a nie ile. Goku czy Vegeta? Broly z the... O, nie no, żart, Vegeta. Nie dlatego, że Adacha ulubiony. No, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że się sprostowałeś z tego Broly'ego DBZ i dlatego, że się sprostowałeś, że nie dlatego, że Adacha ulubiony. Bardzo dobrze, jeśli jest twoją ulubioną postać Vegeta, przecież to nie jest zarezerwowane dla mnie. Posiadanie ulubionej postaci nie jest zarezerwowane dla nikogo. Więc proszę was, wybierajcie swoje ulubione postacie. Jeśli jest pytanie A czy B, to nie mówcie B, bo Adaś też powiedział B. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Moją pasją jest Dragon Ball, jednakże rzadko bywam aktywny na Facebooku, jednak jak czasami wejdę, to chcę wiedzieć coś wartościowego, a nie sam syf. Ups, to już chyba już się nie ma na tej grupie. Chociaż podanie sprzed ponad miesiąca nieco. Subskrybujesz kanał Adacha? Od około 2 lat. O! Jeśli antyfan syfu subskrybuje mój kanał od 2 lat, to mówi to samo za siebie. Dziękuję. Goku czy Vegeta? Głównie Vegeta, jednak gdy Goku staje się poważny, to ciężko się oprzeć. Brzmi jak coś, to by powiedziała Chichi. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Oglądam Adacha i chcę należeć do części społeczności, jakimi są Zakola. Kazałeś napisać ładne odpowiedzi. Nie kazałem, tylko prosiłem, ale dziękuję. Subskrybujesz? Tak, subskrybuję. Goku Vegeta? Vegeta always. Podręcznikowa odpowiedź. Tak, trzeba pisać i tak dołączycie, tylko że wiecie... To też ma być szczere, bo ja wyczuwam nieszczerość na kilometr. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Do grupy chcę dołączyć z tego powodu... Tak nam pani w podstawówce kazała zaczynać zdanie. Jak... Odpowiadaj pełnym zdaniem! Dlaczego rzeka jest żółta? Rzeka jest żółta, bo do niej nasikałem.
a nie dlatego, bo na niej nasikałem, prawda? Albo dlatego, że leży w Chinach. Taka geograficzna też bomba informacyjna, taka bombka, petarda, taki cincinek informacyjny. Żółta rzeka to rzeka w Chinach. Że na tej grupie jest Content DB, a także oglądam Adacha od jakiegoś czasu i jego filmy są wspaniałe. Dziękuję, to ty jesteś wspaniały. No, you're breathtaking. O, Filip nawet coś tu napisał, to musi być mocne. Dlaczego chcesz oglądać, dołączyć do tej grupy? Bardzo lubię oglądać Adacha, jestem mega fanem DB. Obejrzałem praktycznie wszystkie filmy na kanale YouTube. Serio, kurwa? Prawie 1000 filmów obejrzałeś? Nie no, ile ja mam tam filmów? Dużo jest na prywatnym. Więc na pewno nie obejrzałeś wszystkich, ale no jeśli biorąc pod uwagę te publiczne, no to tak nie wiem, 700? 700 filmów? Bo już na pewno zrobiłem więcej niż 1000 filmów, tylko dużo usunąłem, dużo jest na prywatnym. Wow, bardzo dziękuję, ale naprawdę warto było? Szaleć tak? Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Nazwa zachęca. Kolejny łysiejący, zapraszam. Subskrybujesz kanał? Nie, ale może będę. Pierwszy osobnik, który przyznał się, że nie subskrybuje, ale może będę. No i dobrze. Mam nadzieję, że może się kiedyś zdecydujesz. Jeśli tak, to bardzo dziękuję. A osoby, które się jeszcze nie zdecydowały, a są na tym filmie i słuchają tych słów, make your fucking mind! Czy warto było szaleć tak całe życie? Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Bo smoczy kule! Okej. Okay. Subskrybujesz kanał? Niestety nie, ale się poprawię. Wow! Ależ skrucha, nawet nie trzeba było namawiać. Goku czy Vegeta? Goku, lubię głupków, XD. O ja pierdolę. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Bardzo lubię twój content i mam nadzieję, a nawet jestem pewny, że znajdę tutaj nie dość, że quality content, to jeszcze mam nadzieję powiększyć swoją wiedzę o DB. Człowiek łaknący wiedzy. Bardzo mi się to podoba. Subskrybujesz kanał? Oczywiście nie. Od dziś, nie od przepraszam, po to właśnie są przecinki. Oczywiście nie od dziś, nie od jutra. Kurwa, troszeczkę enigmatycznie. Goku czy Vegeta? Gogeta, ale tak 51% Vegeta za charakter i dumę. Przecież M nie jest tak blisko P na klawiaturze. To... Oglądam ci już bardzo długo, ale jakoś nie miałem okazji, żeby tu dołączyć, ale teraz mi na głównej wyskoczyła grupka, to jestem. Pozdro 600! Wiecie, że kiedyś spotkałem Bonusa pod jego domem? Już o tym mówiłem wiele razy, ale tak. W 2000 bodajże 15 roku. W 15 roku w sierpniu bodajże, albo wrześniu, spotkałem Bonusa BGC na Łazarzu pod jego domem, pod blokiem. I mam z nim zdjęcie. Nie chwalę się, bardziej żalę niż już. Ale tak pozdro 600 mi się skojarzyło. Subskrybujesz kanał? Pewnie, że subuję. Byłem nawet parę razy w Koku. Wow, mamy tu inteligenta. Goku czy Vegeta? Gogeta i Vegetto. Wegerot niebieski, kurde! Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Lubię cię oglądać, Adacho, ale czasem mam niedosyt i chciałbym podyskutować z innymi ludźmi na grupie. Myślałem, że powie coś w stylu: lubię cię oglądać, Adacho, ale czasem pierdolisz od rzeczy. Także chcę podyskutować z kimś innym na poziomie. Oglądam filmy, subskrypcja jest! Pozdrawiam małą! Mała też cię pozdrawia, ale akurat teraz śpi. Goku czy Vegeta? Trax jest dobrą odpowiedzią na niewygodne pytanie. Jest też dyplomata. Patrzcie, jaki się znalazł cwaniaczek. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Polubię Dragon Balla i twój content. Dziękuję. Dlaczego chcesz dołączyć? Kanał Adacha na YouTube jest bardzo interesujący i chciałbym należeć do tej zacnej społeczności na Facebooku. Trzymajmy się, bracia. Subskrybujesz kanał? Oczywiście, razem z powiadomieniami. Wzór. Wybrał Vegito jeszcze. To jeszcze wybaczę, że nie Gogetę, ale... Ale wzór. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Raz się żyje. Kurwa, to nie wiem, czego ty się spodziewasz, że zobaczysz na tej grupie, ale... Tak, to prawda, raz się żyje. Goku czy Vegeta? Trunks z przyszłości. Kurwa, co z tym Trunksem macie? Ja wiem, że to jest fajna postać, ale... Zadałem wam proste pytanie. Goku czy Vegeta? Dziad z dubeltówką. Wszystkie komentarze odnośnie ludzi kultury wycofuję. Po prostu to miano należy się tylko jednemu człowiekowi i jesteś nim ty. Dlaczego chcesz dołączyć? Bo jestem grubym blondką z jebem i nie mam przyjaciół. O kurwa. Subskrybujesz kanał? Chyba tak, bo ciągle mi wyskakuje na YouTube'ach. Ale to co przecież możesz zobaczyć? To musisz pamiętać. Czy kurwa kliknąłeś? Nie no, to jest mój faworyt. To jest mój faworyt z tych wszystkich dzisiejszych po prostu pytań. O nie, chłop mnie zniszczył. Goku czy Vegeta? Za kolak.
No inaczej byś chyba nie próbował dołączyć do tej grupy, prawda? Ojejku, kazanie, aż gołębie weszły na literki. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Ponieważ lubię pogadać z osobami, które interesują się Dragon Ball, a niestety nie mam nikogo takiego w swoim środowisku. No i jestem fanem Adacha oczywiście. Szanuję za odmianę przez przypadki, to rzadkie w dzisiejszych czasach. Subskrybujesz kanał Adacha na YouTube? Oczywiście, że tak. Goku czy Vegeta? Trudne pytanie. Poeta, po prostu pisarz, poeta, filantrop. Jeśli miałbym wybierać ze względu na techniki, to wybrałbym Goku, ponieważ Ultra Instinct skradł moje serce, ale jeśli chodzi o charakter i rzeczy tego typu, to wybrałbym Vegetę, ponieważ Goku to taki stereotypowy, główny bohater anime. No po prostu człowiek rozwalił to pytanie na kawałki. Na maturze miałbyś 101% z polskiego, gdyby to była matura, prawda? Farszem nabijam cukinię, jeśli beat byłby cukinią. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Chcę integrować się z ludźmi, którzy oglądają mojego ulubionego twórcę. O, to chyba nie chodzi ci o mnie, co? Goku czy Vegeta? No nie powiem, że Goku, bo się nie dostanę, więc Vegeta. Nie! 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 Bądźmy szczerzy! Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Smocze jajca to klasyk i leżą głęboko w moim serduszku. Dobrze, że nie gdzie indziej. A ty, Adacho, jesteś absolutnie tym, czego w kwestii DB potrzebowałem na polskim YouTube, czyniąc mój dzień lepszym. Jedno zdanie potrafię po prostu człowiekowi polepszyć dzień. Dziękuję ci ślicznie. Smocze jajca leżą gdzieś głęboko w tobie. Zaleciłbym wizytę u lekarza. Ale jeśli to przyjemne, to ta co lubi, ja się nie wpierdalam w wasze życie prywatne. Subskrybujesz? Oczywix. Pierwszy raz słyszę takie stwierdzenie, ale to domyślam się, że tak, bardzo dziękuję. Goku! Ale Vegeta też koks! Dlaczego chcesz dołączyć? Bo lubię humor Adacha. Dzięki mordeczko, ale humor przez samocha. O, kolejna wstawka od Filipa. Może najpierw od niej zacznę. Subskrybujesz kanał Adacha? O człowieku problem! To jest nawiązanie do problemu. O człowieku, pewnie. Od dawna oglądam Adacha, na YouTube jednak zawsze byłem takim cichym widzem. Po dzisiejszym odcinku, to jest 30 kwietnia 2021, postanowiłem w końcu tutaj zdarzyć. Już nie będę patrzył. To był chyba odcinek, dlaczego Perfect Cell nie użył Kaiokena w walce z Goku, z Cellsadzem. Bo pamiętam, że wtedy pierwszy raz o Enebie wspomniałem. Goku czy Vegeta? Pomimo IQ ziemniaka, to jednak Goku. Wystarczy po prostu być świadomym wad. To jest wszystko, czego od was oczekuję. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Ponieważ nie widzę żadnych przeciwwskazań, aby nie chcieć. trochę bałbym się odrzucić to podanie. Brzmi groźnie. Subskrybujesz kanał Adacha na YouTube? Szczerze? Nie. Okłam mnie. Nie. Po prostu nie subskrybuję nikogo. Człowiek wyznający swoje zasady i to też szanuję. Bardzo, bardzo pozdrawiam. Dlaczego chcesz dołączyć do tej grupy? Bo lubię DB i masz fajny kaszkiet. Szatuneczek za kustosza. Za którego? Jasne, pełne specjal, tequila? Ja lubię je wszystkie, to inna sprawa. Subskrybujesz? Subskrybuję ze swojego konta i żony. A żona wie? Goku czy Vegeta? Gogeta z kinówki Superki. Jak dla mnie Goku jest za głupi i naiwny, a Vegeta czasami mógłby trochę wyluzować ze swoją dumą, bo aż to sztucznie wygląda. Widzicie? Ja też się z tym zgadzam. Z jednym i z drugim. To by było na tyle. Doszliśmy do końca, także bardzo wam dziękuję za wszystkie podania, za oglądanie tego filmu, za dotrwanie do tego momentu. Razem z Ciaotsu was pozdrawiamy. Zapraszam na grupę facebookową Za Kola Adacha. Jak widzicie, jest tutaj grupka osób, która chciała dołączyć i się dobrze bawi, także zapraszam was. Może również znajdziecie jakieś miłe miejsce w internecie dla siebie. Staram się z moim bratem, żeby na tej grupie były posty w miarę o jakiejś tam trzymającej poziom jakości. Również zachęcam do tego, żebyście zostawili lajka, jeśli film wam się podobał. Mam w planach zrobić przegląd grupy facebookowej, jeśli będzie dużo dobrych ocen pod tym filmem i komentarzy, także dajcie znak życia pod tym filmem i widzimy się niebawem. Bardzo dziękuję jeszcze raz, miłego dzionka, trzymajcie się, na razie. Cześć. Ile było gołębi?